Witajcie. Dzisiejszego dnia będziemy fotografować w County Wicklow, w mieście Wicklow, na Wicklow Head. Tutaj będzie latarnia morska, już blisko do wschodu, chociaż takie chmurki są mało ciekawe, bym powiedział, jeżeli chodzi o poranek i to, co się zapowiada, aczkolwiek zawsze wszystko przed nami i może się wszystko zmienić. Tutaj ja już byłem wcześniej, kiedyś. Tu jest stara latarnia właśnie. Tu jest jeszcze jedna stara latarnia. A właśnie za tą z tyłu jest taka nowsza. Mój plan jest taki dzisiaj, żeby fotografować z taką drogą. Tutaj większość kadrów jest taka przy latarni. Ja mam w głowie inny kadr. Jak to zawsze, ja muszę coś po swojemu zrobić. I zobaczymy. Ja tutaj raz byłem, ale właśnie byłem od tej strony, od tej drugiej strony. Ale tutaj latałem dronem. Na który film mogę Was zaprosić na moim kanale, tym relaksacyjnym, Relaxing Nature Films. Tam możecie zobaczyć sobie w całości, jak ta latarnia, jak to wszystko tutaj wygląda wokoło, bo naprawdę bardzo fajnie na klifie takim to jest ta latarnia umocowana tutaj, usadzona, bym powiedział, bardziej tak. Więc, a ja chcę zrobić tutaj troszeczkę z innej strony. I tutaj nie chodziłem, w sumie mój błąd wtedy, jak byłem, że nie obszedłem sobie tego i nie sprawdziłem. Więc dzisiaj będzie dla mnie też coś nowego. Prawda jest też taka, że nie wiem, czy mi się uda za ten płot przejść, gdzie jest ta droga. Jak sami widzicie, płot jest taki na 1,60 m tu. Więc też nie wiem, czy się dostanę. Tu jest mój wschód słońca. Jakoś tak szału nie robi. Powiem Wam. I jest latarnia. No nic, ale takie są delikatne chmurki, niżej przy horyzoncie jest bardziej naćpane. No zobaczymy. Ja już się rozstawiłem, ustawiłem sobie kadr i timelapse'a, ponieważ światło jest takie przez taką blendę, przez te chmury, przez taką blendę jakby przechodziło i po prostu no, szału nie ma za bardzo, bynajmniej jak na razie. Może jak troszeczkę wyżej wejdzie, może troszeczkę więcej tego światła będzie na tych chmurach, ponieważ jak sami widzicie, zapewne tam te chmury przy horyzoncie mocno trzymają, jeszcze wyżej są więcej chmur, które też trzymają to światło, więc w ogóle praktycznie na niebie, poza tym rozjaśnieniem, nie mam żadnego światła, dopiero tam gdzieś wysoko, więc znaczy, że tam, gdzie samolot leciał, więc na tym pułapie mam światło, więc znaczy, że słońce musi jeszcze wyżej wejść, a już mam porę wschodu słońca, a jest sunrise po angielsku. I właśnie trzeba czekać, żeby troszeczkę wyżej weszło słonko i wtedy może się wtedy pojawić jakieś światło na chmurach. Tu są jeszcze jakieś niskie chmury, ale to już tych nie łapię. Więc tak to mniej więcej na razie wygląda. Za bardzo się nie mogę tutaj ruszać, ponieważ ten grunt tu jest dosyć taki miękki, więc nie chcę, żeby za bardzo było dużo ruchów na moim timelapse'ie. Powiecie timelapse i tak dalej, znowu
ale to też jest fajny kadr. Co do mojego kadru, to już Wam pokazuję. Mniej więcej to wygląda prawie tak samo jak macie tutaj. Więc jest droga, jest zakręt, jest latarnia. Troszeczkę latarnia jest może umiejscowiona na rogu, co na szerokokątnym obiektywie to wszystko gdzieś ucieka, czego ja nie lubię właśnie w tych szerokokątnych obiektywach tak bardzo. Ale to się na tym obiektywie jest to trochę, ale to się da wypracować spokojnie w Lightroomie, żeby to wyglądało prosto i normalnie. I tak właśnie, nie wiem czy coś tu zobaczycie, lepiej chyba tak właśnie, bo po prostu to tak wygląda. Mam drogę prowadzącą, jest budynek jeden, jest latarnia, jest drugi komin, a mój wschód słońca idzie właśnie tu. Więc powiem, że to słoneczko dzisiaj przez te chmury to tak słabo, bardzo mocno się przypala i trochę będzie walki z tym, żeby detal uratować, no ale to tak jak ja mówię, czasami powtarzam, że nie zawsze lubię trzymać bardzo napakowaną matrycę pikselami, kolorami, więc no tak, żeby normalnie w miarę wyglądało, więc tam zawsze gdzie jest jaśniej, zawsze może być jaśniej i tak mniej doświetlone, raczej prześwietlone. Wybaczcie, poranki. No więc już jestem po wschodzie słońca, u góry jakieś chmurki są, kolorki takie ciepłe, no ale mówię, no tu nad samym morzem jest tak, ale obstawiam, tak patrząc, to nawet ciekawie wygląda. Te chmurki, a już na timelapse będą w ogóle wyglądały bardzo ciekawie. Co ciekawe, pewnie przez te chmury w ogóle kolorów żadnych nie było, nic, żadnych pinkish, czerwonych i fajnych takich kolorów, tylko właśnie było rozświetlone, gdzie będzie słońce schodzić, się cieplej zrobiło i tak jak jest w tej chwili. No więc poczekamy, zobaczymy. Słońce już wschodzi ponad chmury, zaczyna się rozbłysk tego słońca, dosyć jasny. Próbuję jak się da opanować, ale też się chmury niższe pojawiły, które są też w kadrze. I one idą w stronę słońca, więc będzie fajnie wyglądać. Bo prawdopodobnie będzie ruch tych chmur takich wysokich, takich co jak trzymają to światło. I będzie ruch tych niższych chmur, które akurat idą tam. Te u góry chmury nie widać, bo one idą bardzo powoli. Nie widać w ogóle, w którą stronę idą, w którą stronę się przesuwają. Te na dole widać. Więc może czasami być fajnie taki przechodzący w jedną stronę, w drugą chmury efekt. Ekspozycję muszę trochę przyciemnić. O, robi się ciekawie. Słonko wychodzi, będzie trudniej fotografować, ale moje naświetlanie jest na jasności, więc zobaczymy. Aparat sobie z cieniami powinien w jakiś sposób poradzić. Ale wciąż jest dosyć dużo detalu w cieniach, więc nie powinno być problemu. Co fajne, na przykład w timelapsach jest, co zauważyłem, bo cała praktycznie edycja polega na Lightroomie, edytowanie zdjęć. Więc trzeba się nauczyć, żeby te pliki wyglądały, te zdjęcia wyglądały jakoś. Trzeba się nauczyć edytowania zdjęć tylko w Lightroomie. Totalnie w Lightroomie. Więc praca tylko na RAWie, bez wchodzenia w Photoshopa, bez nic innego. Więc to jest dobra też praktyka na edytowanie RAWów, tak jakbyśmy chcieli, wiecie, tak od początku do końca. Co, ja nie mówię, że macie robić timelapsy, ale wyćwiczenia na RAWach bardzo dobre, żeby to wyglądało fajnie. Co ciekawe, jeszcze godzinę temu jak wstałem, straszna wichura była. Wiało niesamowicie i już się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle ma to sens przyjechania tutaj, ze względu na to, że
No nie wiem, czy w ogóle statyw będzie mógł stać. Będę mógł na przykład timelapse'a zrobić spokojnie. No zdjęcia bym zrobił spokojnie, to bym się nie martwił, ale timelapse no to już by był troszeczkę taki trzęsący się, więc nad tym się zastanawiam, aczkolwiek zawsze w jakiś sposób można sobie z tym poradzić. No ale sam to bycie w takim wietrze silnym, nawet nagrywanie czegoś, to już w ogóle jest, jak sami wiecie, po niektórych moich filmach, że nie za bardzo. Jestem bardzo zaskoczony, bo tak sprawdzałem wczoraj pogodę, ma być, nie ma wiać, czyli tak jak teraz, a ja wstałem, to strasznie wiało i raptem się zmieniło. W sumie to dobrze, dla wszystkich. I teraz jest taka pora, że praktycznie nie muszę zmieniać mojej ekspozycji cały czas, słońce mam w kadrze, ono jest przepalone. No bo to słońce nie może być cały czas nabite. Już weszło ponad chmury. I w tej chwili jestem gdzieś w połowie. Mam interwał co 5 sekund, 300 zdjęć, więc będzie tak około 10 sekund filmu na 30 klatek na sekundę, czyli 30 zdjęć na 1 sekundę wychodzi. Tą latarnię jest dosyć ciężko fotografować, bo praktycznie ona wychodzi w morze i jest osadzona na klifie, że tylko mamy takie z boku trochę podejście, czyli tak jak tutaj z tej strony widzicie i tu już jest spadek i z drugiej strony troszeczkę bliżej można do niej podejść i tyle. Więc no, jeżeli chodzi o fotografowanie z gruntu, że tak powiem, się wyrażę, no to jest dosyć uciążliwe. Jest ciężka i niewiele kadrów można zrobić, więc w takich wypadkach zazwyczaj tylko robią warunki zastane, efekt wow, ponieważ no, kreatywność też tutaj na pewno się przyda. Ale tak w okolicach czerwca, kiedy kwiatki kwitną, wtedy można by było z drugiej strony fajnie może z kwiatkami troszeczkę zrobić, aczkolwiek ona z tamtej strony też jakoś szałowato, że tak się wyrażę, nie wygląda. Mój timelapse już się skończył. Koniec. Idę poszukać z drugiej strony miejsca. Jeszcze zobaczę, czy coś ze światłem się da zrobić, a jak nie, to do domu. Mój timelapse się już zakończył. Ciężko ocenić, ponieważ no, tylko są zdjęcia. To nie jest jak na Panasie, że jest podgląd i możemy sobie ocenić, więc dopiero to, co tu wyszło, będzie widoczne na komputerze. I to by było tyle na dzisiaj, żeby wam pokazać jeszcze, zanim powiemy papa, jak tu wygląda. To jest tak, jak powiedziałem, że tu dosyć ciężko fotografować. Klif. I z tej strony latarnia jest osłonięta klifem. Ktoś chce zajrzeć w dół? Uwaga. Uuu.
A z tej strony właśnie, no tu z dołu można w jakiś sposób sobie zrobić zdjęcie i to jest jedyne, jak w jaki sposób byśmy mogli fotografować, lub z tamtej strony drugiej, której byłem od drogi i tyle. Tak jak powiedziałem, chyba że drona mamy, wyślemy, no i wtedy dowoli. To by tak to wyglądało. Nie jest łatwa do fotografowania, mówię, tak jestem tutaj drugi raz i to ta latarnia ogólnie średnio się podoba. Nie jest to zbyt, może dlatego, że jest bardzo ciężki dostęp, bo ona fajnie wygląda, jak tutaj dronem latałem, ona fajnie wygląda gdzieś mniej więcej z tego miejsca, jak patrzysz w tą grotę tutaj na dole i jest latarnia u góry, a tutaj po prostu z tej strony jesteśmy ograniczeni do tego, co mamy, więc jest jak jest. Ale też nie jest źle, to nie ma co marudzić, bo ja jestem bardzo zadowolony z tego poranka. Wyszło się z domu pięknie. Wy, jeśli możecie, kliknijcie tam kciuk w górę, dzielcie się tymi filmami, zostawcie komentarz. Trzymajcie się, cześć.